Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko po wczorajszym dość ciekawym wieczorze. Najpierw pojawił się księżyc, zwany kukurydzianym lub jęczmiennym, a nawet księżycem żniwiarzy, księżycem dobrych, zasobnych plonów. Tak nazywana jest ta tarcza, która pojawiła się wczoraj tuż nad horyzontem na północno-wschodnim niebie. No a później to już przyszły burze. Najpierw zaczęło się od Sandomierza i ten kierunek zachodni cała ta formacja obrała. Także praktycznie w całym województwie można było zobaczyć błyski. No ale w niektórych miejscach oprócz błysków to jeszcze i grzmotnęło i polało przede wszystkim solidnie. Tak jak w Pińczowie, w Busku czy też w Starachowicach. Po godzinie 21 burze opuściły nasze województwo. Natomiast po burzy rozpogodziło się, no i tak z jednej strony błyski, jeszcze grzmoty, a z drugiej strony piękny, jasny księżyc w pełni, bardzo elegancki. A jeszcze atmosfera nam się oczyściła po tym deszczu. Widać było nawet takie cienie ładnie, jak to bywa na księżycu. Tam struktura górzysta. Jeśli chodzi o inne zjawiska meteorologiczne, synoptyczne, no przede wszystkim wyróżniała się tu temperatura, ta na plusie i to dosyć wysoka, w Białymstoku 28 stopni. U nas w regionie od 23 do 24, a najchłodniej nad morzem w Kołobrzegu tylko 17 stopni. Morze zimne, to i powietrze, które zalegało w miejscowościach nadmorskich, również chłodne. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to w Turcji 34, na Cyprze też jakieś 33-34 stopnie. To jest upał, to są jeszcze bardzo wysokie temperatury. Poza tym całe południe tutaj Europy też jeszcze w tych wysokich temperaturach. To widać po masach powietrza napływających, gdzie górą jeszcze te 15, a nawet 17 stopni pojawia się na wysokości 1,5 km. No i stąd przy ziemi właśnie temperatury zdecydowanie wyższe. Co dalej u nas, co dalej w Europie, co dalej jeśli chodzi o najbliższe godziny, najbliższe dni. Jak zawsze trzeba rozpocząć prognozowanie od spojrzenia na mapy topografii barycznej, czyli pole ciśnienia nad Europą, nad Atlantykiem, bo przecież on tutaj zwany też często kuchnią pogody, ale na razie nie może dojść do głosu ze względu na to, że rozpostarł swoje izobary nad Europą Środkową, ale i nie tylko, bo i nad południową częściowo, przede wszystkim nad Europą Wschodnią, wyż o imieniu Serkan. No i na razie nie ma on zamiaru opuszczać naszych rubieży. Dzisiaj ciśnienie jego 1034 hektopaskale w centrum, a centrum nad Morzem Bałtyckim, drugie w rejonie Islandii, a jeszcze jest trzecie centrum tego wyżu, czyli taki wielocentryczny, bo nad fiordami norweskimi. Jakieś płytkie ośrodki niżowe nad Hiszpanią, czy też nad cholewą buta włoskiego, a tak poza tym obszary wyżowe i dosyć już nareszcie spokojnie. W najbliższych dniach troszeczkę zmieni swoje położenie i już od soboty będziemy mieli napływ powietrza cieplejszego z południowego wschodu, a nie ze wschodu stricte. No i stąd powolutku jeszcze ta temperatura delikatnie, ale jednak będzie wzrastać. I jeżeli by się prognozy sprawdziły, to w przyszłym tygodniu w środę, czy w czwartek zobaczymy jeszcze 25, a nawet 27 stopni. Ale zobaczymy, to jeszcze kilka dni i te prognozy są słabo sprawdzalne. Oczywiście to, co widać na mapach topografii barycznej, ma przełożenie na to, co widać na termometrach, czy na barometrach, czy również na wilgotnościomierzach. A wszystko to opisane jest poprzez sinusoidy, jakieś kreski, kropki, inne elementy graficzne, które układają się w całość zjawisk synoptycznych. I co dzisiaj widać, proszę Państwa? Najpierw trochę chmur o poranku, bo po tej burzy wczorajszej, to najpierw nam rozpogodziło się rzeczywiście, jak to bywa zresztą po takim zjawisku, ale później napłynęły jeszcze do nas stratokumulusy i one trochę się utrzymają tutaj przed południem, ale im bliżej południa, tym coraz więcej przejaśnień. Wieczorem już praktycznie bezchmurnie i w nocy również. Wiaterek dzisiaj do 40-45 km na godzinę będzie podmuchiwał z północnego wschodu i już ze wschodu. Ciśnienie bardzo ładnie wyrównane, 1026 hektopaskali mierzone do poziomu morza, a wilgotność tylko 40%. Jutro bardzo podobnie, jeśli chodzi o wilgotność, czyli cały czas ten suchowiej nam tutaj będzie podmuchiwał ze wschodu. No a jeśli chodzi o temperatury, bo te nas najbardziej interesują, komfort termiczny, proszę Państwa, 22 stopnie, jutro 22 i tak jak mówiłem, w sobotę jakby nieco cieplej. Ciśnienie nam w sobotę spadnie do 1024 hektopaskali. Wiatr to dzisiaj najsilniejszy, jutro odrobinę słabszy, a jeszcze słabiej będzie podmuchiwał w sobotę, bo tylko do 25 km na godzinę. Noc najbliższa chłodna, bo tylko jakieś 10 stopni, a miejscami może być to 6 i 7 w tych zagłębieniach terenu.
No i ta z piątku na sobotę również bardzo podobne temperatury. Jutro, jeśli chodzi o zachmurzenie, to tylko wysoko, wysoko nad nami cirrusy poplątane na wysokości 7 czy 8 km. Natomiast w sobotę powinno pojawić się trochę stratokumulusa. Pogoda wyżowa, pogoda dobra przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy doznali w ostatnim czasie przykrych zjawisk, przykrych zdarzeń spowodowanych powodzią. Trwa wielkie sprzątanie, ale trwa również wyczekiwanie na wielką wodę. Okazuje się, że dzisiaj wieczorem we Wrocławiu przejdzie ta fala kulminacyjna. Ma być niższa niż prognozy ostatnie i to są te bardzo dobre informacje. Marek Stefaniec, wszystkiego dobrego Państwu życzę na cały dzień. Zdrowia przede wszystkim. No i korzystajmy jeszcze z tej dobrej, słonecznej pogody, bo jesień za pasem i pewnie po tych kilku, jeszcze kilkunastu może dniach ciepłych pojawią pewnie się i niższe temperatury. Do usłyszenia.